Witam Państwa serdecznie na debacie przedwyborczej kandydatów do Sejmu, kandydatek do Sejmu. Witam serdecznie Panią Izabelę Katarzynę Brzygłocką, Platforma Obywatelska oraz Panią poseł Dzień dobry Państwu. Annę Zalewską, Prawo i Sprawiedliwość. Witam także kandydatów do Senatu, Pana Patryka Wilda, Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Dudkiewicza. Dzień dobry. Oraz Pana posła Wiesława Kiliana, reprezentującego Platformę Obywatelską. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata będzie nie widowiskiem, ale ciekawym programem publicystycznym, który przybliży wszystkim mieszkańcom powiatu świdnickiego kandydatury wspomnianych naszych dzisiejszych gości przed podjęciem decyzji 9 października. Organizatorem jest portal Świdnica 24 jako wiodące medium w naszym powiecie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa, które z racji oczywistych jest bardzo zainteresowane wszystkim, co samorządu i naszej lokalnej społeczności dotyczy. Chcielibyśmy, proszę Państwa, aby punktem wyjścia do naszej rozmowy był dokument, który pojawił się w obiegu wiosną tego roku w czasie drugiego Kongresu Regionów organizowanego w Świdnicy. To jest tak zwana Karta Świdnicka, która składa się z takiej części ogólnej oraz zestawu pewnych postulatów, które mają być co roku przy kolejnych kongresach aktualizowane. Natomiast ta pierwsza część składa się z czterech zasad, które, jak sądzimy, dobrze opisują potrzeby samorządu, jeśli on ma zaspokajać potrzeby mieszkańców naszej małej ojczyzny. My zebraliśmy to właśnie, jak powiedziałem, te zasady w czterech punktach, a chcielibyśmy, aby dzisiejsze spotkanie było szczególnie poświęcone dwóm zasadom. Pierwsza z nich to jest zasada partycypacji, która de facto mówi o tym, że głos samorządu powinien być brany pod uwagę przy rozstrzyganiu największych, najważniejszych spraw na poziomie władzy centralnej. Oraz druga zasada, zasada samostanowienia, która de facto dotyczy tego, aby zapewnić różnym poziomom samorządu, czyli temu gminnemu, powiatowemu i wojewódzkiemu, możliwość samodzielnego działania z punktu widzenia dostępności finansowej, dostępności finansów. Tym dwóm zagadnieniom chcielibyśmy głównie poświęcić naszą rozmowę i przystępujemy do konkretnych pytań. W jaki sposób Państwo, jaki macie pomysł na tym, aby parlamentarzyści więcej wiedzieli o tym, jakie są problemy samorządu na co dzień i czy macie jakieś pomysły, aby samorząd mógł sam stanowić o swoich problemach i sam swoje problemy przedstawiać na poziomie parlamentu? Ja jestem stosunkowo młodym stażem samorządowcem, bo zaledwie 10 lat, niecałe nawet w samorządzie działam, ale starsi koledzy mi powiedzieli, kiedy się właściwie zaczęło dziać źle z samorządem, kiedy samorząd przestał być łaskawie traktowany i po partnersku w Sejmie, to mianowicie był ten moment, w którym wprowadzono zasadę niepołączalności funkcji parlamentarzysty z funkcją samorządowca. I mi się wydaje osobiście, że jeżeli mamy zmienić cokolwiek, to trzeba byłoby tą zasadę po prostu znieść, dlatego że jeżeli można być parlamentarzystą, który jest na przykład przedsiębiorcą, czy nauczycielem, czy kimkolwiek innym, to dlaczego nie miałby parlamentarzysta być czynnym samorządowcem? Ja na pewno uważam, że przynajmniej w Senacie, ale moim osobistym zdaniem również i w Sejmie, powinni móc zasiadać czynni samorządowcy, dlatego że w takim przypadku ten związek ze stanowionym prawem byłby cały czas utrzymany, a dzisiaj często jest tak, że posłowie czy senatorowie, a zwłaszcza ci posłowie i senatorowie zawodowi, po prostu tworzą prawo, w którym na co dzień nie żyją, z którego na co dzień nie korzystają, nie funkcjonują i to jest olbrzymi problem. Ja też między innymi z tego powodu, jeżeli będę miał honor być wybranym, nie zamierzam być senatorem zawodowym, bo trzeba po prostu żyć w uwarunkowaniach prawnych, stosować ustawy po to, żeby móc coś na ten temat w sposób wiarygodny wiedzieć i się wypowiadać. Pani poseł? Nie zgadzam się, że trzeba łączyć funkcje w samorządzie i w parlamencie, bo czegoś nie będzie się robiło dobrze. Trzeba
rozmawiać i współpracować. Rzeczywiście jest część posłów, którzy robią politykę w Warszawie i tylko tym się zajmują, ale jest też bardzo duża grupa posłów, którzy współpracują z samorządami, rozmawiają z samorządami i tu jest droga, żeby się nie oderwać, żeby rozmawiać, żeby słuchać samorządów i wypracowywać jak najlepsze rozwiązania, jak najlepsze standardy. Ja na przykład bardzo dużo rozmawiam z samorządami i nie uważam, żebym źle reprezentowała samorządy i nie uważam, żebym była oderwana od samorządów. Po prostu współpracuję. Pani poseł, bardzo proszę. Rzeczywiście ja stażem ciągle jestem bardziej samorządowcem niż posłanką, bo 9 lat bycia w samorządzie i 4 lata bycia posłanką. To, co najbardziej mnie drażniło, kiedy byłam radną powiatu świdnickiego, członkiem zarządu, wicestarostą, to interpretowalne przepisy. Tak stanowione, że trzeba było się zastanawiać nad spójnikami, przecinkami. Czasami miało się wrażenie, że przecinek nie tam jest, gdzie trzeba. Co powodowało, że istniało ryzyko zaskarżenia uchwały, niewłaściwej oceny tejże uchwały. I deklarowałam zawsze, że jeżeli będę w Sejmie, będę tego pilnowała. I rzeczywiście tak było. Co zresztą budziło irytację moich koleżanek i kolegów w Sejmie, bo przedłużałam czas, to znaczy analizowałam każde sformułowanie, nad którym głosowaliśmy, wskazywałam wady i właśnie możliwość różnego czytania przepisów. Więc jest to pierwsza kwestia. Niechlujnie, źle procedowane, zbyt szybko procedowane prawo. I ono jest przekleństwem, myślę, Rzeczpospolitej. Czyli teoretycznie to, co powinno łączyć samorząd, pozwalać na ingerencję, czy tworzyć wrażenie chociaż partnerstwa, właściwie nie funkcjonuje i nie istnieje. To, czego mi brakowało przez 4 lata, to regularnych spotkań z samorządowcami. Na przykład ustalają sobie samorządy, powiedzmy w powiecie, że raz do roku zwołują sobie wszystkich posłów z okręgu po to, żeby przeanalizować ten rok, pokazać, co jest ewentualnie do zrobienia i razem, no, rzeczywiście w ten sposób współpracować. Nie ukrywam, że w wielu samorządach, no, po prostu musiałam, że tak powiem, sama przychodzić, pytać, ewentualnie wręcz no, nie zapraszana bywać na spotkaniach, które były istotne dla grupy, istotne dla wspólnoty, istotne dla społeczeństwa. I jeszcze jedno zdanie do odpowiedzi Patryka Wilda, pana Patryka Wilda. Ustawowo myślę, że należałoby rozważyć albo wyeliminowanie Senatu, albo przekształcenie w Izbę Samorządową. Natomiast rzeczywiście nie zgadzam się, bo mam może nie swoje osobiste doświadczenia, ale z wieloma łączącymi funkcję burmistrza i senatora miałam do czynienia. Rzeczywiście nie do końca uda się połączyć te dwie funkcje. Mówimy tutaj o partycypacji samorządów w zmianach ustrojowych. Ja tylko przypomnę, że zmiany ustrojowe mogą się dokonywać w oparciu o ustawy uchwalone przez Sejm. Do tej pory prawo wnoszenia ustaw ma prezydent, rząd, kluby parlamentarne i projekty obywatelskie, na które składa się zebranie 100 tysięcy podpisów. Ja rozważałem rzeczywiście przy tym punkcie, tej zasadzie partycypacji, czy nie należałoby w naszym ustroju państwa uwzględnić udziału samorządu w przygotowywaniu projektów ustaw, które by mogły trafiać do Sejmu. Inicjatywy ustawodawcze. Tak, inicjatywy ustawodawcze, które by trafiały do Sejmu. Tylko teraz, żeby to nie było tak, że każdy samorząd będzie miał, ale mamy związki gmin, mamy związki miast i czy by nie wpisać do ustroju naszego państwa zapisu, że inicjatywę ustawodawczą mają właśnie te wymienione przeze mnie związki miast, gmin. I wtedy możemy mówić o tym, że samorządy wejdą w sferę taką, która decyduje o ustroju naszego państwa. Ja mówię, byłbym za tym.
Tylko kwestia wniesienia takiego projektu, bo to pewnie musiałaby być zmiana konstytucji, żeby jeszcze jeden podmiot uwzględnić w stanowieniu prawa. Samorządy oczywiście mają możliwość wnoszenia ustaw, ale to tylko wtedy, kiedy mają zaprzyjaźnioną grupę posłów, bo to, żeby zgłosić projekt ustawy, to potrzeba 15 podpisów posłów. Ja sądzę, że jakbyśmy zapytali tutaj naszych wójtów, burmistrzów, to każdy z nich zapewne zna 15 posłów, których jest w stanie przekonać do tego, żeby taki projekt ustawy wnieść. I ja uważam, że właśnie taki udział w systemie sprawowania władzy, czy udział samorządów, to myślę byłby z korzyścią dla naszego państwa. Jeśli można jeszcze pogłębić to pytanie, bo tutaj w wypowiedziach państwa pojawiło się takie przekonanie, że wiele można zmienić na lepsze, zależnie od tego, jak parlamentarzyści z osobami pracującymi w samorządzie, w jakich relacjach będą. Ale w naszym tutaj przekonaniu warto byłoby rozważyć właśnie coś na kształt na przykład tego, o czym mówił pan poseł, żeby ta gwarancja współdziałania jednak polegała na pewnych rozwiązaniach ustrojowych, a nie tylko na tym, czy jest dobra wola, czy nie. Czy rzeczywiście tak jest? Bo część państwa reprezentuje partię polityczną. Czy przynależność do partii politycznej przeszkadza w pełnieniu bycia w tym, aby być blisko mieszkańca, blisko samorządu terytorialnego tutaj na dole? Ja nie reprezentuję partii politycznej, ale kiedyś reprezentowałem Platformę Obywatelską i powiem szczerze, że tak oczywiście przeszkadza, ponieważ natychmiast jak się otrzymuje jakieś stanowisko, to jest wola do wpływania przez, nie przez wyborców, tylko przez aparat na tego, który to stanowisko otrzymał. I między innymi z tego powodu się z formacją, do której należałem, z której list wszedłem do sejmiku, rozstałem. Ale oczywiście, że tak jest, że ta zasada niepołączalności stanowisk w samorządzie i w parlamencie została wprowadzona przez partie polityczne, ponieważ działacze partyjni zaczęli się obawiać. Przecież nie było żadnych problemów związanych z tym, że byli burmistrzowie czy prezydenci czynnymi parlamentarzystami. Żadnych z tego tytułu afer i kłopotów nie było, więc dlaczego wprowadzono takie ograniczenia? No właśnie dlatego, że działacze aparatu partii politycznych wiedzieli, że w konkurencji z popularnym prezydentem nie mają najmniejszych szans, żeby wejść do parlamentu, przynajmniej jeżeli nawet jeżeli ustawiał się na tam drugim, trzecim czy czwartym miejscu na liście kandydatów. I ta zasada obowiązuje w Polsce, ale jest wiele krajów, gdzie nie obowiązuje i to po prostu świetnie działa. Czynny parlamentarzysta może być samorządowcem również czynnym, w szczególności wójtem, burmistrzem, prezydentem i zapewniam, że jeżeli ktoś jest dobrym menadżerem, to bez żadnych kłopotów te funkcje jest w stanie połączyć. A na marginesie rozważań o polskim prawie chcę powiedzieć, że to co nawiązując do słów pani poseł, że to nie tylko ilość złego prawa jest problemem, tylko w ogóle ilość prawa, który tak, moim zdaniem to, że Dziennik Ustaw stał się rzeczywiście dziennikiem, znaczy wychodzi codziennie, ma 300 ileś numerów w roku, to moim zdaniem wynika z tego, że parlamentarzyści mają za dużo czasu i każdą rzecz wymyślają sobie, żeby ją uregulować koniecznie odrębnym przepisem. Pamiętam, jak byłem w Stanach Zjednoczonych i powiedziałem moim amerykańskim przyjaciołom, że mamy ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, ale nie mamy partnerstwa publiczno-prywatnego. No i się bardzo zdziwili, bo u nich jest masę partnerstw publiczno-prywatnych, natomiast nie ma ustawy, ponieważ są normalne umowy. A u nas musiało to być uregulowane ustawą, która w ogóle to zablokowała. Dziękuję. Pani poseł? Ja oczywiście się nie zgadzam i bardzo mi przykro, że drugi raz się muszę nie zgodzić z panem Patrykiem Wildem, ale podtrzymuję to, co powiedziałam. Wydaje mi się, jestem wręcz przekonana, że nie da się dobrze pogodzić bycia czynnym parlamentarzystą i czynnym wójtem, burmistrzem czy prezydentem. Natomiast to, co powiedział pan poseł Kilian o tych ustawach samorządowych, ja uważam, że jest to bardzo ciekawy pomysł i godny zastanowienia i przedyskutowania w gronie na pewno samorządowców, ale też w gronie parlamentarzystów.
Natomiast chciałabym powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, że partie polityczne przeszkadzają. Platforma Obywatelska wprowadziła okręgi jednomandatowe do Senatu i to jest doskonałe miejsce dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy już nie chcą czynnie działać w samorządzie, aby swoje dotychczasowe doświadczenia mogli przenieść do parlamentu. I wydaje się, że ta droga będzie bardzo dobrą drogą, którą można wypełnić. I chyba o to chodzi, żeby Senat był izbą, gdzie są najlepsi, ale niekoniecznie izbą samorządową. Ja bym tutaj bardzo była ostrożna, żeby Senat był izbą samorządową. Natomiast absolutnie w wyborach jednomandatowych najlepsi, i może się tak zdarzyć, że będą sami burmistrzowie czy sami reprezentanci samorządów, ale najlepsi wygrywali. Pani poseł? Jedno zdanie do tego, co pan Patryk Wild powiedział na temat ilości ustaw. Dokładnie o tym myślałam. Oczywiście zgadzam się z panem. W tej czteroletniej kadencji większość ustaw, przypominam państwu, była ustawami rządowymi albo koalicji rządzącej. Większość opozycji, większość ustaw opozycji do dzisiaj leży w zamrażarce. Nie będzie można stanowić przepisu bez uczestnictwa samorządu. Bo tak jak mówię, teoretycznie niby to tak jest, ale jest za miękko to zapisane i może to mimo wszystko przejść. Bo to, o czym mówi pan poseł Kilian, to jest bardzo długa droga legislacyjna, no, związana też ze zmianą konstytucji. Bardzo konkretnie zapytam, żeby ten wątek kończyć. Czy na przykład rozwiązanie polegające na takim czymś, że jest obowiązek rozpatrzenia projektu ustawy, pod którą jest pewna kwalifikowana liczba samorządowców, nie wiem, burmistrzów, radnych, podpisana. Czy takie rozwiązanie państwu się wydaje sensowne? I tak, żeby nie przedłużać, może tak krótko, kto tak, kto nie. Pan no, Patryk. Oczywiście, że tak. Pani Katarzyna, tak? Pan poseł również zgłosił, więc jak najbardziej, tak? Ja tak. Proponuję przejść do drugiej zasady, która miała być takim motywem przewodnim, czyli zasady samostanowienia, rozumianej jako zdolność do samodzielnego finansowania się samorządów. I tutaj oczywiście trzeba przywołać i artykuł 167 Konstytucji, który mówi o tym, że nie wolno przekazywać zadań bez właściwego zabezpieczenia środków finansowych, oraz konsekwencje tego artykułu dla obowiązującej od niedawno wprowadzonej w życie ustawy o finansach publicznych, gdzie jest artykuł 50 mówiący o tym, że ilekroć akt prawny wyższego rzędu pewne obowiązki nakłada na samorząd, to musi być uwzględnione zwiększenie dochodów bądź jakby niepomniejszanie ich, jeśli to zadanie ma się zmieniać. Bardzo często rząd dostaje listę zakupów i 200 zł i potem się okazuje, że ta lista zakupów jest zdecydowanie większa, ale to w moim interesie jest, żebym te zakupy do domu przyniósł. A więc myślę, że w taki sposób można sparafrazować to pytanie pana prezydenta. Zależy, jakie żona nakłada na pana redaktora kary. Bardzo, bardzo dużo. Bolesne. Bo państwo potrafi bolesne nakładać bolesne. Proszę państwa, rzeczywiście tak mówię jako obywatel. I jest to zauważalne nie tylko z punktu widzenia pełnienia obowiązku pracownika samorządowego, ale także jako obywatel widzę, że na samorządzie terytorialnym ciąży coraz więcej obowiązków. Pan prezydent twierdzi, że za tymi obowiązkami nowymi nie idą pieniądze. Ja się chciałem zapytać, dlaczego i kiedy pójdą? Pójdą wtedy, kiedy głos samorządu będzie lepiej reprezentowany w parlamencie, bo można powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, że rząd daje na przykład podwyżki dla nauczycieli, ale to nie rząd płaci za te podwyżki dla nauczycieli, tylko płacą za to samorządy. I to jest przykład tylko pierwszy lepszy tego procesu, z którym mamy do czynienia od co najmniej kilkunastu lat, gdzie na samorząd spycha się po prostu zadania, nie dając możliwości albo wiążąc, jak w przypadku nauczycieli, kartą nauczyciela i kolejnymi koncesjami, które rządzący narzucają na samorządy, wiążąc samorządowi ręce, czyli ograniczając
samodzielność finansową i narzucając obciążenia finansowe. A przykład z podwyżkami dla nauczycieli jest tylko pierwszy lepszy, bo tych ustaw, gdzie coraz więcej jest obowiązków, a coraz mniej pieniędzy, jest bardzo dużo. Później efektem jest w przypadku na przykład karty nauczyciela masowe likwidowanie szkół, z którym mamy do czynienia w tej chwili, bo samorząd chce jakoś to te finanse poskładać. Z niżem demograficznym. I wiąże się to z no po prostu obniżaniem często standardu, ale ja myślę, że to jest dokładnie tak, że te zapisy w Konstytucji są po prostu dzisiaj martwe. One funkcjonują, ale kiedy ktoś chce się bezpośrednio odwołać do Konstytucji, no to Trybunał Konstytucyjny ma taką formułę, że to musiałyby wszystkie samorządy zaskarżyć i udowodnić, że tych pieniędzy rzeczywiście jest za mało. Wiem, bo jako wójt skarżyłem jeden z tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego i dlatego ta zasada samostanowienia nas jest głęboko słuszna, natomiast dzisiaj państwo nasze niestety tak nie działa i to trzeba zmienić. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Rzeczywiście, samorządy otrzymują trochę więcej, czy coraz więcej zadań, a pieniądze jak na zakupy pana redaktora. Nie zawsze wystarczające. I trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby wystarczyło i jak to wszystko można powiązać. I tutaj karta nauczyciela jest doskonałym przykładem na to, jak mogłaby ta zasada samostanowienia funkcjonować. Myślę, że tutaj na tej sali, a także i telewidzowie, czy widzowie, którzy nas będą oglądali, zgadzają się z tym, że z kartą nauczyciela trzeba będzie prędzej czy później coś zrobić. Młodzi nauczyciele, z którymi ja rozmawiam, a rozmawiam bardzo często z gronem pedagogicznym, chociaż nigdy nie byłam nauczycielem, mówią mi, że oni nie potrzebują karty nauczyciela. Oni pracują po 40 godzin, z tym, że w szkole 18 plus 2, natomiast następne te pół etatu pracują gdzie indziej, wypełniając funkcję nauczyciela. I jeżeli uda nam się dogadać, aby karta nauczyciela funkcjonowała może troszeczkę inaczej, może w inny sposób, a same samorządy decydowały w oparciu o co? Czy o kartę nauczyciela, taką czy inną, czy w oparciu o kodeks pracy będą zatrudniać nauczycieli, to pewno będzie lepiej, dlatego że samorządy będą wiedziały, ile pieniędzy mają i jak będą mogły funkcjonować i jak będą mogły zapewnić najlepszą edukację dzieciom. A likwidacja szkół nie wynika z tego, że jest karta nauczyciela, tylko z tego, że mamy niż demograficzny, że coraz mniej dzieci jest w klasach i nie możemy, nie damy rady utrzymywać klas, w których jest, czy szkół, w których jest po 10, po 15 osób w klasie. I dlatego łączymy te szkoły i nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek samorząd, nie wierzę w to po prostu, że jakikolwiek samorząd będzie to robił po to, żeby obniżyć jakość kształcenia i żeby dzieciom było w szkołach gorzej. Pani poseł, krótko. Proszę Państwa, karta nauczyciela nie może być wymówką dla rządzących, że niewłaściwie nalicza subwencje. Karta nauczyciela być może jest w pewnych kwestiach do zmodyfikowania, ale to nie tylko dokument historyczny, ale to jest taki honor i gwarancja dla dobrych nauczycieli. Proszę Państwa, rząd... jest nauczycielem? Dokładnie tak. Okay. I wiem, jak wygląda ta praca. I wiem, że to, o czym na przykład Gazeta Prawna ostatnio napisała, że nauczyciel pracuje 3,5 godziny dziennie, jest jakimś absurdem. 40-42 wycieczki, za które się nie płaci, klasówki, wywiadówki, indywidualne spotkania z uczniami, a przede wszystkim odpowiedzialność za dziecko. Jeżeli Państwo nie chcą wydawać pieniędzy na korepetycje, nie chcą wydawać pieniędzy na psychoterapeutów, psychologów, którzy będą pomagać Waszym dzieciom, to szkoła ma mieć nauczyciela dobrze opłacanego. I tak jak mówię, karta nauczyciela nie ma nic wspólnego z tym, o czym chcemy mówić. To znaczy, że rząd coraz częściej
w ciągu ostatnich 4 lat rzeczywiście było coraz gorzej, narzuca kolejne obowiązki, w ogóle nie myśląc o pieniądzach. Subwencja oświatowa to jest jedno, natomiast obowiązek związany z przedszkolami, żłobkami to druga kwestia. Jestem osobą, która wnioskowała na komisji przy zmianie ustawy o systemie oświaty o to, żebyśmy chociaż gest pokazali samorządom i wymyślili 10%, 20% dotacji dla przedszkoli. Pytanie było bardzo proste i odpowiedź też mogłaby być bardzo prosta. Kiedy będą większe pieniądze do samorządów? No właśnie. No, kiedy będzie bogatsze państwo? No proste. Proste. Ale tak. To byłoby zbyt natomiast ja bym to rozwinął. Dodajcie pieniędzy, nie, tylko przynajmniej tylko jeśli mamy właśnie barierę, to nie zwiększajmy zakresu zadań. Ale zastanówmy się, ja bym tutaj dwa wątki chciał poruszyć. Zastanówmy się, jak mają się zwiększyć dochody gmin czy starostw. Ja teraz będąc na konwencie starostów dolnośląskich w Zagórzu, właśnie rozmawiając ze starostami, mówiliśmy o takim projekcie, żeby na przykład starostwa czy gminy mogły z inwestycji własnych odliczać sobie VAT, czyli pieniądze z VAT-u zostawałyby w gminie. Po drugie, akcyza, która jest w paliwie, czy by nie mogła trafiać do powiatów, po to, żeby zwiększać fundusz na remonty dróg. Ja wychodzę z założenia, że 20 lat pracuję w samorządzie, że pieniądze są lepiej wydawane tam, gdzie jest to najniżej ten pieniądz zarządzany. I teraz to, co mówimy, trzeba byłoby się zastanowić przy zmianie ustrojowej, jak zwiększyć przychody i dochody gmin, starostw. A po trzecie, to trzeba byłoby się zastanowić, bo w takim przejrzystym scenariusz wydawania pieniędzy to jest budżet zadaniowy. Czy nie należałoby w naszym państwie prowadzić budżetu zadaniowego, gdzie będziemy mieli jasno określone od samego początku podział pieniądza na konkretne zadania? Dokładnie tak. Dziękuję. Zyta Gilowska go wymyśliła i zapoczątkowała. Państwa, tutaj wśród tych przykładów pewnie warto by jeszcze było chwilę porozmawiać o takim, o rzeczy, która wywołała ostatnio spore zamieszanie. Ja muszę odpowiedzieć na pytanie, mimo że wiem, że nie najkrócej mówiłam. Tak się wytnie. To jest przykład tylko pierwszy lepszy. Podział pieniądza na konkretne zadania. Ja widzę specjalistów od niemożności. W tym pod projektem, prawda, zadaniowego. Bardzo dobrego przykładu. W którym kierunku wysyłamy tych, którzy się dostaną do parlamentu? Zbilansować swoich budżetów. Trzeba będzie prędzej czy później coś zrobić. Rzeczywiście szybko i skutecznie.